W najbliższy piątek, podobnie jak w całym kraju, świętować będziemy 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Do Sejn i Suwałk przyszła ona niemal rok później. Była wyczekana, wywalczona, upragniona. Po zakończeniu I wojny światowej niemieccy żołnierze wycofali się na zachód, a sporne terytorium trafiło pod administrację litewską. Powstanie sejneńskie, jedno z pięciu polskich zwycięskich zrywów narodowych, wyparło obce wojsko za linię Fosza i nad Suwalszczyzną rozwinęła się biało-czerwona flaga. Uroczystości w Suwałkach rozpoczną się o 10:00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem powstańców na cmentarzu przy Bakałarzewskiej. Na 10:30 zaplanowano mszę za ojczyznę w suwalskiej konkatedrze, a po nabożeństwie o 12:00 przy pomniku marszałka Piłsudskiego zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Po oficjalnych wystąpieniach około 13:20 wystartuje suwalski bieg niepodległości, a na ulicy Hammerschmidta rozpocznie się wojskowy piknik zorganizowany przez 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny. Na 17:00 zaplanowano uroczysty koncert pod tytułem Drogi do Niepodległej. Na scenie pojawią się instrumentaliści Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, a towarzyszyć im będą artyści Marlena Borowska, Jacek Szymański i Dariusz Wójcik oraz aktorka Łucja Raćko-Żarnecka. W programie utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina i Mieczysława Karłowicza oraz poezję Cypriana Kamila Norwida i Marii Konopnickiej. Wstęp nie jest biletowany. W Augustowie o 10:30 msza święta, po niej przemarsz na rynek Zygmunta Augusta, gdzie o 11:45 rozpocznie się oficjalna część obchodów. O 12:30, podobnie jak w Suwałkach, wystartuje bieg niepodległości. Sejny, miasteczko, o które najdłużej toczono powstańczy bój, rozpocznie uroczystości rocznicowe o 10:00 mszą. Następnie część oficjalna, po której na Łące Biskupiej nastąpi część artystyczna i rekreacyjna. W najbliższy piątek przypomnimy Państwu, jak wspólnie i radośnie świętowaliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Suwałki. Mamy nadzieję, że ta radosna atmosfera, która wówczas ogarnęła miasto, będzie dla Was miłym wspomnieniem, a dla organizatorów obchodów wskazówką na przyszłość i podpowiedzią, jak najchętniej świętujemy patriotyczne rocznice. Miłego oglądania.